Jak zacząłem przygodę, no to było tak, że w sumie z ziomkami kiedyś oni chcieli założyć taki jakby zespół MGM9 miał się nazywać, ale no to nie wyszło, bo no nie wiem w sumie czemu oni nie chcieli piąć się w to, ale no ja powiedziałem, że i tak będę nagrywał. Pochwaliłem się tym koledze Oskarowi, OSK, oczywiście pozdrawiam, nie? No i na początku fakt śmiał się ze mnie i w ogóle, że co, że jak i w ogóle, ale poszedł w to ze mną i w sumie gdyby nie on, to nie zacząłbym. Pamiętam jak miałem u niego nocować, pojechaliśmy do Neonetu, kupiliśmy mikrofon komputerowy za 15 zł i nagraliśmy pierwszą piosenkę, To Flow się nazywa, o ile pamiętam, możecie ją znaleźć na YouTubie. No i tak to się zaczęło. Skąd się wzięła ksywa? No na początku było Sand, to byliśmy sobie na placu zabaw na Wągrowcu i jak szukałem ksywy, spojrzałem się po prostu na piaskownicę, piasek po angielsku to Sand i no i tak zostało, nie? Sand na sy, moje nazwisko też na sy. Później za bardzo jakby jest raper w Ameryce, który już jest, nazywa się Sand, jakiś producent też jest Sand, więc stwierdziłem, że w sumie jakby to nie ma sensu, bo będzie trudno wybić się mając ksywkę taką samą jak już inni wybici artyści, więc szukałem sobie, były różne pomysły na ksywkę, zostało Semi. W szkole, na lekcji siedziałem z Dawidem i no i w sumie on rzucił ten pomysł, żeby na początku był właśnie SG Samskła, ale i on rzucił pomysł właśnie, żeby to kontynuować we dwójkę. No ale oczywiście nie mogło obyć się bez OSK-a, nie? Musiał być. Wszystko zaczęło to kontynuować jako 3-6 label. 3, bo to w sumie była już trzecia próba, żeby założyć label, a 6 z datą założenia, bo data założenia 30 grudnia, a 3012 daje 6, nie? Później ten OSK. Z nim wszystko zacząłem, z nim to się wszystko budowało. Dzięki niemu mam możliwość nagrywania. No po prostu z nim kręci się wszystko. Przyjaciele od gimnazjum. Przyjaciele do tej pory. Pozdrawiam. Szczerze? Żadnych wniosków nie wyciągłem. Robię to, co robię. I robię to coraz lepiej. Ale na przykład, czy ci się nie wydawało, że trochę za wcześnie na płytę, że nie masz jeszcze żadnych odbiorców i tak nie czułeś takiego czegoś, że no kurde, za wcześnie to puściłem? Nie było czegoś takiego? A w sumie było. No bo co by nie patrzeć, wtedy nikt mnie nie słuchał ani nic. Znaczy, no była tam jedna osoba, która non-stop puszczała wjazd. Jeszcze cię nie znajdę. No dokładnie i no w sumie. No, można powiedzieć, że to było jednak bez sensu, jak to nawinąłem w kawałku dzięki nim. Czułeś taką zajawę. Dokładnie. Chciałeś to puścić. Po prostu chciałem to zrobić, chciałem już mieć coś na koncie, można powiedzieć. Eminem. Jak byłem mały, zawsze słuchałem Eminema. Był moim ulubionym raperem. No po prostu propsowałem go. Nigdy nie mówiłem, że chcę być taki jak on, bo to jeszcze nie był ten etap, w którym jakby chciałem się zajmować muzyką, ale po prostu no nie mogłem się oprzeć, gdy tylko słyszałem jakąś piosenkę Eminema i od razu pierwsze co do telewizora czy do radia i taniec i śpiew przed telewizorem, to było coś mega. Rodzinom. Bo zawsze jak mam jakiś problem czy coś, mogę do nich napisać, problem od razu rozwiązany. Nie ma tak, że jeden drugiego obraża, że przykładowo ten jest chujowy, albo że ten jest lepszy, a ten gorszy, czy coś. A jak tak jest, to się tak pisze na grupie. No to po prostu piszesz to na grupie i jednemu się podoba, drugiemu nie. No co zrobić? No ale nie ma tak, że
jeden drugiego za plecami hejtuje, czy obraża, czy w ogóle psuje mu reputację, tylko jak coś, to powie mu prosto w twarz, co poprawić, nad czym popracować. I w ogóle, pozdro BTA, kurwa, love you. No, czyli się tak po prostu nawzajem jakby... Wspieramy. Wspieracie, można powiedzieć, nawet ulepszacie, nie? Dokładnie. Razem czynimy progres. Arek! Razem czynimy... Nie wycinaj tego, to będzie piękne. Nie. Ej, a wiesz, taki przerywnik? Zbykania, wiesz, że z bykania i pierdzenia możesz zajebiste 808 zrobić. Są różni odbiorcy. Są tacy odbiorcy, którym nie podoba się coś, ale powiedzą mi to w twarz. Są tacy odbiorcy, którzy... z którym coś im się nie podoba i... mi w oczy powiedzą, że jest zajebiście, a za plecami po prostu będą jebać, za przeproszeniem. Są tacy, którym po prostu to się podoba. A są tacy, no... no różni są odbiorcy, no... no nie mam nic więcej do dodania. No, o mojej twórczości sądzę tyle, że... jest coraz lepsza. Na pewno nie jest, jest na dużo wyższym poziomie niż na samym początku, bo na samym początku to w ogóle nie było słuchaj. Na fakt, że niektóre momenty miały jakieś tam fajne brzmienie i w ogóle, ale teraz jest dużo większy progres. Według mnie, przynajmniej mi się tak wydaje. No, przykładowo Asposer D, a przykładowo taka... pewna historia czy ekipa, to w ogóle no nie da się tego porównać jakby ze sobą. No jest progres po prostu i się z tego cieszę. Jeśli chodzi o swoją twórczość, to nie trzymam się jednego stylu, można powiedzieć, przynajmniej staram się nie trzymać jednego stylu. Raz próbuję nawinąć nowym stylem, raz starą szkołą, no robienie na złość innym. Jest dużo osób, które mi mówiły, że mam już przestać z tym, że i tak nic z tego nie mam, rok już próbuję, a gówno z tego jest. No po prostu uwielbiam ludziom robić na złość. No więc to jest jakby można powiedzieć jeden z powodów, dla którego wciąż to nagrywam. Oczywiście wiadomo, to moja pasja i w ogóle, a z pasji się nie rezygnuję. Mam zamiar w przyszłości być raperem na większą skalę, więc to jest główny powód, główna moja motywacja, można powiedzieć. Odkąd do sieci wleciał kawałek z OSK-em na urodziny labelu, wtedy poczułem, że jest dobrze, jest taki w chuj mega progres, że nie ma tak jak wcześniejszych piosenek, że trudno jest je słuchać, tylko tą faktycznie. Fakt, że moja zwrotka trwa tam 20 chyba czy 30 kilka sekund, ale jednak czuję, że jest ogień. Mam się tego, żeby tekst był prawdziwy. Staram się nie kłaść jakichś farmazonów, nie wplatać tego do mojego tekstu. Główną tematyką przeważnie to jest to, co wydarzyło się w niedawnym czasie w moim życiu. Czyli można powiedzieć, że nawijasz o tym, co się u ciebie dzieje i przy okazji też wspominasz to, co się działo. Dokładnie, nawijam o sobie, można powiedzieć, o swoim życiu. No to tak jak powinien raper, nie? Nawijać o sobie, o swoim otoczeniu, o swoich uczuciach, nie? Dokładnie. Teraz jak na to patrzę, to mój najgorszy moment to było wydanie płyty. Ale tak w trakcie jak... żeby czuć się w trakcie jakby czegoś, to nie umiem tak ocenić, który był najgorszy, bo wiadomo, są te właśnie dobre i złe momenty w karierze, ale no nie wiem, który jest najgorszy. Teraz jak na to patrzę z obecnej perspektywy, to faktycznie to wydanie płyty jest najgorszym moim momentem, bo niektórych kawałków z tej płyty no po prostu bardzo trudno jest odsłuchać, można powiedzieć, żeby nie uszkodzić sobie słuchu. W sumie, póki co nie planuję żadnych takich poważniejszych, typu jakiś album czy coś. Oczywiście jakieś tam epki to mogą, będą oczywiście jakieś tam epki. Oczywiście głównym celem, głównym jakby ruchem, który ma być, to po prostu piąć się w górę,
żeby być po prostu numerem jeden na scenie. No co zrobić? I tworzyć muzykę i oczywiście wszystko oczywiście z BTA Familią. Popatrz, ja już tu na gdzie ty. Żyć to gówno, ja siedzę jakby. Jak wlecieć tu, to z pizdy. Jak wlecieć tu, to z pizdy. Żeby nie zejść stroną nigdy. Żeby nie zejść stroną nigdy. BTA i zawsze jestem kryty. Jestem kryty. BTA to koty, BTA to byki. Poroczyliście wojny, no to będziecie ją mieć. Kaczemy razem do wody, jak chcemy zrobić ombrę. Ja wrog nic nie osiągnę, ale idę po swoje. A jak ty coś osiągniesz, napiszesz ostatnią zwrotkę. Puszki, kartony, butelki, suki, blogerki, modelki. Nie, 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 to nie burdel, nie marionetki. Puszki, kartony, butelki, suki, blogerki, modelki. Nie, 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 to nie burdel, nie marionetki. Puszki, kartony, butelki, suki, blogerki, modelki. Nie, 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 to nie burdel, nie marionetki. Puszki, kartony, butelki, suki, blogerki, modelki. Nie, 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 to nie burdel, nie marionetki. Zawsze byłem skreślany, z góry mnie oceniali. Niby byli kumplami, a ci zostali sami. Niepotrzebna mi forsa, może być Opel Corsa. Tylko bracie, proszę weź tu zostanie. Skoro chcieliście wojny, no to będziecie ją mieć. Skaczemy razem do wody, jak chcemy zrobić ombrę. Ja wrog nic nie osiągnę, ale idę po swoje. A jak ty coś osiągniesz, nabiszę ostatnią zwrotkę. Puszki, kartony, butelki, suki, blogerki, modelki. Nie, 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 to nie burdel, nie marionetki. Puszki, kartony, butelki, suki, blogerki, modelki. Nie, 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 to nie burdel, nie marionetki.